sterkę, żeby usiadał na ławeczce i udawała kisownika. No, proszę, 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 proszę. Uwaga, kisownik siada, ma strzelbę, siada. Siada, siada. Wstań. Usiądź. Właśnie, dziękuję. Wy słyszycie, bo to jest piszczyk, ale ja zamiast tego piszczka kupiłem na Allegro taką syrenę ultradźwiękową, która robiła imio, ale w ultradźwiękach. Jak on myśliwy, czy tam kłusownik siadał, to włączało się to i ostrzegało wszystkie wilki dookoła, i lisy zresztą przy okazji też, że nie przychodźcie, bo jest kłusownik. Jak on szedł do domu, to one przychodziły i zjadały to mięso, które on wyrzucał, było pełno tropów. I on poddał się nawiasem mówiąc, że tylko z wszystkich to chyba jakiś urok na mnie rzucił, bo ja przez całą zimę chodziłem i niczego nie zastrzeliłem. A to nie żaden urok, tylko system alarmowy wymyślony, żeby zwierzęta wiedziały, co się zmienia. Bo zaraz jest pytania. Jest pytanie, brawo. Ale to. No, wszystkie psy po. O, spójrzcie. Czy widzicie, że jest moja tania czy to? Nie. Nie masz tam. A ja podchodzę, zdejmuję wieko, skakuję do środka, dwie kamery mam przykręcone do drzew, a trzecią jeszcze przykręcam na wieko rdeczkę i siadam. I zazwyczaj idę w nocy i śpię całą noc. I beczka jest super, bo jak pada deszcz, to mi jest tam sucho, jak wieje wiatr, to mi jest zimno. Mogę sobie spokojnie spać, jest tam cisza. Myślę, że pani nauczycielki bardzo chętnie by tam po takim dniu spędzonym z wami, to w takiej ciszy poprzebywały sobie z godzinę czy dwie. I czasami zdarza mi się sfilmować tak blisko jeleny, ale jak nie miałem wentylacji, to czasami potrafi mnie. Ale jak myślicie, że moje wynalazki wszystkie się sprawdzają, czy są dobre, no niestety tak nie jest. To jest. Dlaczego ja kupiłem zdalnie sterowany stan? Ponieważ na takim jeziorze w lesie